Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Ma talent. Młody. Podoba się. Ma duże oczy i rower. Rozpiera się w showbiznesie. Strach go zapraszać do radia, bo jeszcze zajmie twoje, właściwie moje miejsce. Proszę bardzo, Michał Kępa. Kłaniam się nisko. Część z tych informacji jest nie do końca prawdziwa. Nie zgadzam się z nimi, ale mam rower. To na pewno prawda. Nie wiem, czy zajmę twoje miejsce. Masz taki sam fotel jak ja w tym. Nie wiem, czy mam takie ambicje. Poza tym, no po co? No, siedzimy sobie tak samo. Kto tu, jakby tak popatrzył, kto tu pomyśli, kto ma lepszy fotel. Nie mam, spokojnie. To znaczy właśnie, wiesz, bo tak sobie od razu pomyślałem. Wiadomo, że to jest jakaś tam... Ja mam na przykład kawę, ty nie masz. W sumie mam, wiesz, tak... Ale jeszcze powiedz, że kto zrobił ten kawę. Ty mi zrobiłeś kawę, tak. Tak, proszę państwa, także czuję się ważniejszy. Po co mam zajmować twoje miejsce? Ale powiedz, kawę, Prokop robi ci kawę? Nie. Tam mamy lociut kawy, wiesz. Tam są inne zasady, tak? Ale raz dał mi naleśnika spróbować swojego. Odstąpił mi kawałek naleśnika, tak? Więc nie, no dosyć dobre relacje mamy, wnioskuję z tego. Ale nadal jest to taka relacja, że trochę tam jest jakiś system jakoś feudalny, że najpierw musisz tam przejść przez jakąś, wiesz, trójpolówkę, potem być wasalem. Właśnie potem... o dziwo... Nie. O dziwo chyba nie, przynajmniej ze strony Marcina nie czuję. Raczej jest taka relacja, tak jakby, wiesz, ojciec... Może nie ojciec, nie, dobra, za daleko, ale taki, jakby on miał teraz ambicje posiadania swojego ucznia, to znaczy, kiedy już sam uznał, że skończył uniwersytet show biznesu, to teraz znajdzie jakiegoś studenta i ja czuję się tym studentem. Tak. Ale wiesz co, w sumie to nadal młody, kurde, ten Prokop, wiesz. Młody, ale wiesz, swoje już zarobił, to po co? A że jeszcze mu się chce, prawda? Tak. Słuchaj, tam, wiesz, on zawsze jest tam anegdotą, że on zawsze przed tymi nagranami poprzedniego dnia, przed nagraniem przynajmniej ze dwie imprezy jeszcze obskoczył i jeszcze poprowadzi tego wieczoru dwie, wiesz. Zapytałem się go kiedyś, ile tak zwanych eventów przeprowadza w miesiącu i liczba ta zrobiła na mnie wrażenie. Co ciekawe, nie były to takie, wiesz, jakieś tam imieniny, urodziny i tam 25-lecia firmy, tylko takie dosyć poważne, w których on chyba nawet... opowiada merytorycznie o różnych rzeczach, taki dobre życie, takie jedno z lepszych, powiedziałbym. Także może się okazać, że TVN to jest taki drobniutki dodatek. Bardzo możliwe, że tak jest. Że to pasja, tak, właściwie. Tak. I to do niego musi dzwonić Edward Miszczak i mówić: Szymon, jakbyś mógł tak raz w tygodniu wpaść, no to mam talent. No i on wpada. No. Słuchaj, a przyjechać... Szymon powiedziałem, a nie Marcin? Szymon. Tak, przepraszam. Słuchaj, do mnie czasami mówią Kuba. Ale... Kuba, wiesz, to też jest... Patrzę na ciebie, za dużo tych ludzi z telewizji. W ciągu pół roku nagle poznajesz Prokopa, Majewskiego. Patrz, co się przytrafiło w twoim życiu, cholerny. Czy w Bielsku Białej, wiesz, tak to się zapowiadało? Anna Guzik jest z Bielska Białej. To, no widzisz. Największe nazwisko takie. Nie tylko, ale no nie zapowiadało się, to prawda. Czyli tam dwoje znanych, to rozumiem, że jak teraz dziś się spotkacie, to wszyscy przybiegają, że jest Guzik. Nie, w ogóle nie możemy być w tym samym budynku, bo prezydent i wiceprezydent. Posłuchaj, a powiedz mi, ty przyjechałeś na rowerze? Nie. Kurczę. Nie, ja wiem. Nie, mój przyjazd dzisiaj tutaj jest dosyć anegdotyczny, bo nie przyjechałem na rowerze, mimo że biłem się z myślami, czy to zrobić, ale stwierdziłem, pewnie jak będę wracał, to będę chciał wejść do jakiegoś sklepu albo zjeść coś, nie wiem, i będę musiał ten rower zostawić, nie mam zapięcia, bo nie lubię z nim jeździć, więc... No i wybrałem wstydliwy rodzaj transportu. Proszę. No możesz zgadywać jakiś... Uber? Nie. Wstydliwy, jeszcze bardziej. Dla celebryty? Nie, zwłaszcza celebryty. Nie, rowerzysty. Dla rowerzysty wstydliwy. Taksówka? Jeszcze gorzej, nie. Hulajnogą elektryczną. A nie, poczekaj, ale to jak Wojciech Malajka, to rewelacja. Ale nie, bo mi się to nie do końca udało, ta podróż. To znaczy, ja szukałem najpierw dość długo tej hulajnogi, bo to musisz znaleźć. Bo one czasami są w Wiśle, czasami gdzieś tam... Na balkonie gdzieś stawił, na trzecie piętro. No, generalnie miałem bardzo blisko tutaj do was, jakieś powiedzmy 15 minut... pieszo, a czasu miałem jakieś 13 minut, więc stwierdziłem, zamiast bardzo szybko iść, to ja sobie znajdę po drodze hulajnogę elektryczną. Tyle, że tak jedną trzecią drogi pokonałem już pieszo, ciągle nie mogąc znaleźć tej hulajnogi. Jak ją już znalazłem... Była pod radiem. Zrobiłem, znaczy włączyłem, po czym ona się, cholera jasna, wjechałem nią na jezdnię, to tak jest, nie wiem czy do końca legalnie, ale ścieżki rowerowej też nie było. I ona mi się, proszę ciebie, na środku drogi wyłączyła nagle, nie wiem dlaczego, znaczy zepsuła się chyba i zaczęła pikać, tak jakbym ją ukradł, w związku z czym jechałem na kradzionej przez chwilę hulajnodze, która taki alarm z siebie wydobywała, tam auta za mną, przede mną, no i bardzo to była taka niebezpieczna sytuacja, musiałem się zatrzymać, oddać tą hulajnogę i biec do was resztę
drogi, w związku z czym ostatecznie się prawie spóźniłem, chociaż chyba nie spóźniłem się. Nie, 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 byłeś wiesz, na czas, ale to... Tak z 300 metrów podjechałem tą hulajnogą. Bardzo niefortunnie. Hulajnogi są niebezpieczne. Powiem ci, że mój syn, znaczy on, nie opowiem całej tej historii, ale już miał parę takich kontuzji, bo on mówi, że to trzeba uważać, jak się z imprezy wraca, wiesz. Mam to ze sobą już. Siadaj nigdy z kolegą we dwójkę na jedną elektryczną hulajnogę. No właśnie. A jak już siadaj, to wbrew pozorom, ale no, jak to, bądź tym z tyłu, bo masz większe lądowanie, jak polecicie do przodu. To, to prawda, albo mieć tego cięższego z tyłu właśnie, bo... No nie, nie, jak cięższy na ciebie poleci, to... Aha, okej, okay, dobra, ale ten z przodu z kolei nie ma tej, wiesz... No ja byłem właśnie tą poduszką tego z tyłu. Ja i moje żebra nie polecamy. Tak naprawdę, dobrze. Nie. Słuchaj, powiedz mi, co stoi za twoim talentem do rozśmieszania, czy jakaś... Bo zawsze musi być, wiesz, u komika to tak, trauma szkoły, pęknięcie w rodzinie, próbował rozśmieszać mamę, bo opuścił ojciec, i tak dalej. Ja wbrew nazwie programu, w którym aktualnie pracuję, nie do końca lubię słowo talent, to znaczy... Dobrze, no... Predyspozycja. Bardzo ładnie. Genetyczny zazwyczaj, bo to talent jest taką rzeczą, która jest niezwiązana do końca z człowiekiem, ona jest jakby nadana mu trochę. I można talent nad nim pracować, można go zepsuć, szyfować, można go pielęgnować, tak, ale jakby się go ma, albo go nie ma rzeczywiście chyba. A niektórzy twierdzą, że w ogóle czegoś takiego nie ma jak talent, a powiedzmy, że jest. Ale predyspozycje, uznajmy to tak. Dobrze. Nie wiem, co za tym stoi, dlatego że nikt w rodzinie nie rozśmieszał innych ludzi. Mam samych smutasów, których kocham i pozdrawiam, ale jakby moja rodzina nie ma poczucia humoru tak naprawdę. Tak? Moja najbliższa przynajmniej, więc tu bym nie upatrywał jakichś przyczyn. I naprawdę nie wiem, szczerze mówiąc. Ja lubię chyba lubię, jak jest uwaga skupiona wokół mnie, tak? To jest jakiś problem z ego pewnie, ale to pewnie wszyscy komicy tak mają i w ogóle ludzie, którzy wykonują takie... Takie zawody jak my trochę teraz. No tak, ale wiesz co, czasami to różnie to się, bo no znane są te historie, prawda, Kareja właśnie, wiesz, tam, że smutek, mama, wiesz, tak, tak. Kurczę, ja miałem takie fazy różne, że raz byłem takim nieśmiałym, który stał w kącie, ale na przykład za 4 lata stawałem się w ogóle znowu w centrum uwagi, byłem klasowym klaunem i chyba raczej taki klasowy klaun to chyba bliżej mi było do takiej funkcji niż do takiego nerda, który... A miałeś jakieś takich parę numerów rezerwowych, którymi rozśmieszałeś, bo ja pamiętam gdzieś tam ze swoich czasów właśnie na przykład jakieś takie wycie, wiesz, dziwnym głosem. Miałem takie ze 3 stałki, które zawsze wiadomo, Boże, rozśmieszą. Nie, chyba... Nie. Raczej sytuacyjne. Pamiętam, tak, chyba tak. Nie miałem jakiś, nie śpiewałem, nie udawałem, nie, chociaż ale, może, kurczę, nie pamiętam szczerze. Ale wiesz, że w szkole tacy nie są lubiani. Znaczy mają tam 2-3 profesorów, którzy uwielbiają, ale reszta nie za bardzo. Jak ty miałeś? Ja na przykład miałem tak, że i rzeczywiście taki sam początek podstawówki, to ma się bardzo mało lat, tam nie wiem ile, 3 lata, no trochę więcej. Może, tak. 7, 9 chyba i 10. To byłem rzeczywiście mocno taki w centrum uwagi w klasie. I byłem, co ciekawe, takim naturalnym kandydatem, tak mi się wydawało, wiesz, tak czułem, do funkcji przewodniczącego klasy. I pamiętam, że bodajże 2-krotnie nawet jakby w takich nieoficjalnych, wiesz, w takich sondażach wygrywałem te wybory. Ale wiesz, jak jest z sondażami, ale kto zamawia? No i właśnie, słuchaj, okazało się, że nie ma demokracji w szkołach podstawowych, bo nasza wychowawczyni, bardzo dobra kobieta, serdecznie ją pozdrawiam, natomiast ona powiedziała, że Michał nie może być przewodniczącym, bo ma złe zachowanie i ona nie udziela zgody. Ja zostałem chyba 3 razy z rzędu wiceprzewodniczącym klasy, ale nigdy przewodniczącym. Czy jakaś tam Przyłębska jednak, że tak powiem, nagle nic sensowało, nie, on dobrze wygra, ale nie u nas. Ale on nie może być przewodniczącym. Taki trochę wicepremier, wiesz, teraz. Żeby nie brać na siebie całej odpowiedzialności. Słuchaj, ale wiem, że masz uraz do słowa kabareciarz, tak? Że... Mam, ale taki uraz wynikający mijający, z samego... to źle brzmi, no. Ciży, tak naraz w jednym słowie. Długie słowo, kabareciarz, takie jak kobieciarz, cinkciarz, wiesz, takie... Źle mi się to kojarzy, źle brzmi. A kabareciara to już jest w ogóle najbrzydsze słowo. Jezus, tak, dziwne. Tak. Ale wiesz co, ja miałem na przykład taki uraz do słowa satyryk swego czasu, że zawsze mi się wydawało, że to jest... Postarzało cię to? Tak, że to jest jakiś taki pan w swetrze, z brzuszkiem, wiesz, kurczę, z gitarą. Ja bym musiał sprawdzić waszą metrykę, ale zawsze uważałem, że satyryk zaczyna się od Tomasza Jachimka w górę, że to jest...
Czekaj, to ja jestem cholera, ale... bo jestem od niego starszy. Nie, chyba młodszy. Jak jestem tak... 67, no. Cholera, a to nie, to możesz być trochę starszy, kurczę. On nie wiem, że jest jakiś... I potem pamiętam, że przez długi czas bardzo nie lubiłem słowa komik, aż w końcu, wiesz, to odpuściłem. A ja lubię słowo komik. Lubię? Komik zawsze jest fajny, prawda? Nawet zawsze tak przekierowywałem, że może już, może nie kabareciarz, może komik, jakoś tak. Komik jest takie, bo ono jest, wiesz, takie multidyscyplinarne, nie? Tak, tak, tak. Że... Bo mi to trochę pasuje, bo ja nie lubię być stand-uperem bardzo określany, bo nie uważam się. To znaczy, czasami korzystam z tej formy po prostu, a komik... daje mi jaką możliwość, że komik to może być. Czy nie stand-upem, to czego w tobie jest najwięcej? No bo też na przykład czasami mówią... Łazna. Do mnie... A, proszę. Łazen też lubię, ale albo śmieszek czasami mi się zdarza. No ale chodzi generalnie o to, żeby nie przykleić się do jednej formy rozśmieszania ludzi. Rozśmieszanie ludzi jest bardzo różnorodne, uważam. Można to robić w radiu, w telewizji, na scenie, na ulicy. Na YouTubie można robić memy. Wiesz, no. Na ulicy może być to niebezpieczne. No. Może być, ale ja bardzo lubię na ulicy. Kiedyś robiliśmy z takim, z kolegą moim serdecznym, Wojciechem Fiedorczukiem, no taki kanał na YouTubie, Niepewne Sytuacje, który nie przysporzył nam wielkiej popularności, ale dał nam wiele satysfakcji z kolei i po prostu była moda na pranki wtedy w Polsce bardzo taka duża, więc chodzisz. Wyszedł wam jakiś, tak? Żaden, ale my nagrywaliśmy takie trochę parodie pranków. Ja chodziłem z jakąś żabą, taką malutką, o, żaba, żartuję, to nie żaba. I to takie jakby... No to głupie było to, ale... co, zapatrzyliście się w Wardęgę i chcieliście też tyle zarobić? Chcieliśmy być trochę złośliwi i parodiować i Wardęgi i wszystkie inne. I wtedy jakoś to tak nie spotkało się z wielkim odzewem, ale to też my technicznie nie potrafiliśmy zupełnie tego robić, więc tam był jakiś kamerzysta, operator, który gdzieś tam się zgubił wiecznie, sorry chłopaki, nie nagrało się, a dźwięk nie zbiera, no jakby nie umieliśmy tego. Słuchaj, ale jak rozmawialiśmy, no bo czuć, wiesz, to było taką energię i podejrzewam, że masz dużo pomysłów dziennie. Czy, powiedz mi, jaki masz procent rzeczy, które chciałeś zrobić i nie wyszły? A ile z tego, co chciałeś, wyszło, wiesz, no, bo... To tak z 5% wyszło, tak bym obstawiał. To jest niesamowite. O czym trzeba mówić, że na dobrą sprawę jest tak, bo często ludzie widząc ciebie w sytuacji, na przykład tu mam talent, albo jako tego stand-upera, mówimy, że nim nie jesteś, to myślą sobie, kurde, człowiek sukcesu, a na dobrą sprawę, ile trzeba puścić, wiesz, gdzieś z dymem, żeby wyszło. Tak, i to w ogóle jest cenna taka rada właśnie, że zazwyczaj większość rzeczy w ogóle, już nie mówię o tym, że to się człowiek nie zabiera do realizacji, to jest po twojej stronie jakby, nie? W sensie, że myślałem o czymś, ale w ogóle nie zacząłem tego robić, ale ile jest rzeczy, które robiłem, ale one w ogóle nie wyszły, one gdzieś tam są... Czy co, jest gdzieś w jakichś telewizjach dużo jakichś twoich pilotów na przykład, które coś miały rozpoznać? Opowiedz o takim najboleśniejszej porażce. Znaczy, tu nazywasz to porażką, że ktoś czegoś nie wie. Sporo w ogóle, ale wiesz, to... Nie, no taki, że jest pilot w jakiejś telewizji, wiesz, konsylium się zebrało, się, nie, tego pana nie bierzemy, to nie, ale sam fakt, że ja na przykład mam talent, nie wiem, czy wiesz, a może pewnie nie wiesz, byłem już dwukrotnie. Bo ty startowałeś po prostu. Nie, znaczy, ty tak, byłeś jakby... miałem ambicje strollować ten program, może tak, to była moja taka pierwsza motywacja wówczas i to był chyba drugi, trzeci sezon Mam Talent w Polsce, więc to był też popularność, no jeszcze teraz jest popularna, wtedy był dużo chyba bardziej popularny, jak i sama telewizja. I my z kolegami wymyśliliśmy sobie, że się zapiszemy jako, nazywaliśmy się The Estonians i udawaliśmy Estończyków, którzy jadą na handel do Niemiec, ale tranzytowo zatrzymali się w Polsce i handlują jeansami. No generalnie ja bardzo lubię takie Borato-podobne performance, sytuacje, w których nie wiadomo, czy ktoś udaje, czy nie udaje. Jak nam to wyszło, tak nam to wyszło, natomiast wyrzucili nas absolutnie. My się po znajomości dostaliśmy na casting już telewizyjny, więc oni tam liczyli na to, że wiesz, zrobimy show i to się spodoba, ale to się nie spodobało. I wtedy był mój pierwszy kontakt w życiu z Marcinem Prokopem, którego on trochę nie pamięta, bo on mnie wyniósł ze sceny, on mnie chwycił w pas i na prośbę ochrony Agnieszki Chylińskiej i Rorów, którzy byli zniesmaczeni i kazali nam, nie można przeklinać, kazali nam sobie iść. A, iść, tak. Wyniósł mnie Prokop. To widzisz, jako stand-uper mógłbyś teraz zakląć, no. Mógłbym, ale jak chcesz sobie pobluzgać. A jako satyryk. Powiedziałbym, że zostałem wyniesiony. No ale wypomniałeś mu to? Ale nie wiem, on wykonywał rozkazy. No tak, a no właśnie. Ale innym razem na przykład byłem w czeskim Mam Talent, co było jeszcze ciekawszą przygodą. I
i też prawdziwą. To znaczy udawałem komika wyklętego, który prosił o azyl w Czechach i mówiłem takim polsko-czeskim językiem na scenie. I tam już zupełnie bez żadnych znajomości dotarłem do castingu telewizyjnego z moimi kolegami i przeszliśmy jeden etap w Czechach, tak zupełnie na serio, no ale tam nas wygwizdali i jeden juror obrażony wyszedł, sala krzyczała w Brnie w teatrze, precz, precz. I wielką traumą uciekałem z Republiki Czeskiej. Ale wiesz, to jest niesamowite, że jakby serwujesz sobie, no bo jest coś takiego w tych prankopodobnych historiach, tak, że jednak no jakiś moment wstydu musisz zaliczyć, tak, wiesz, takiego. W ogóle, prawda? W komedii. Konfrontacja jest, prawda? Jest. Rozśmieszanie ludzi z ciągłą balansowaniem na granicy żenady, jakiejś takiej wstydu, no takiego, że zrobisz coś, co zostanie odebrane nie jako śmieszne, tylko żałosne. Uważam, wydaje mi się, że przy... Zwłaszcza tym, co ja robię, to jest to nieodłączne. A zdarzyło ci się tak na przykład, że ten sam greps na przykład w jednej, nie wiem, części Polski jest kwitowany ciszą, a ten sam w innym, wiesz, jest wynoszony pod niebiosa, nagradzany oklaskami? Nie dzieliłbym na części Polski. Nie, nie, nie. To się zdarza na różnych występach, tak było, tak. Natomiast... nie, to ja ciągle jakoś nie uświadczyłem tego, że jest jakiś podział geograficzny, w którym, nie wiem... Nie ma. Owszem, on się czasem zdarza, ale to wynika nie z tego, że, nie wiem, jedno miasto jest na wschodzie, a drugie na zachodzie, tylko tu występujesz w Domu Kultury, a tu, nie wiem, w klubie, gdzie ludzie piją piwko i są bardziej wyluzowani, no i z tego chyba ta różnica, wiesz, wynika. Ale to też zależy czasami od predyspozycji, prawda? Że czasami jesteś coś tak w stanie przedstawić, że siedzi, dziś masz taką energię, że ludzie to kupią, a czasami... Też, tak. Sam jesteś wystraszony swoim żartem na przykład. Można tak być, tak, czy nie? Tak. Znaczy, generalnie myślę, że pewność siebie jest kluczowa w byciu komikiem, a ja mam tak, że czasem ją mam, a czasem nie mam. W momencie, w którym ją tracę, to nie rozśmieszysz kogoś, bo sam nie wiesz co. Chyba, że uciekniesz w jakąś postać, która jest niepewna siebie, co ja bardzo często robiłem i czasem dalej robię. I to jest jakieś lekarstwo, ale to jest oszustwo też, więc... w ogóle rozśmieszanie ludzi to jest oszustwo trochę. Słuchaj, powiedz mi, jak ci jest Mam Talent? Dobrze, ale nie jest też tak bardzo łatwo, bo to jest... No właśnie. To jest... No nie jesteś solistą, prawda? Tak, ale też poza tym jestem obok gościa, który jest w tym fachu, myślę, że bardzo dobry, o ile nie wybitny. Mówię o byciu prezenterem telewizyjnym, pewnym dystansem, szybkim, elokwentnym i no błyszczenie obok niego jest bardzo trudne, w związku z czym musisz sobie wykopać, wiesz, swoje miejsce. Obok ja je ciągle chyba wykopuję, ale... wierzę, że idzie mi coraz lepiej, że się nauczę. Wiesz, bo znaczy, inaczej, jeżeli się nauczę obok Prokopa być dobrym współprowadzącym, to już potem nic mnie w życiu, prawda... No zobacz, ci wszyscy, którzy są przy Prokopie, jak kończą, no. Znaczy, jak kończą, znaczy, jak daleko potrafią zajść. Że byli jacyś tacy, o których nie słyszeliśmy, tak jak to, wiesz, lecieli w kosmos przed Gagarinem, ale... Niestety nie pamiętamy o nich. Czyli rozumiem, że partii nie będziesz zakładał, prawda? I że to nie jest A tak, nie że... nie wiadomo, wiesz. Bo wiesz, bo Anusz się okaże, że za tym Hołownią stoi tak naprawdę Prokop i on go wylansował, tak, wiesz. Tak, jest spin doktorem trochę, Miśkiem Kamińskim. Ale a propos zakładania partii, to ja cały czas uważam, że partia EON, którą kiedyś... Czy EON, już nie pamiętam. EON, tak. Którą to... kiedyś zakładałeś, jest takim właśnie, że to trzeba pociągnąć, więc brakuje mi w Polsce takich performance'ów politycznych typowo. Ale wiesz, że ja się wtedy wystraszyłem, bo na przykład mój producent chciał, żeby iść dalej i naprawdę iść do wyborów. Ja się wystraszyłem, powiedziałem, że ja nigdy w życiu. Nie chcę tym ludziom namieszać, że nie chcę nagle sytuacji takiej, że naprawdę mnie wybiorą i co ja z tym zrobię. Ale ty chciałeś wtedy startować jako Szymon Majewski? Czy nie, w ogóle? jakoś EON próbowaliśmy jakoś to zarejestrować, coś i była taka możliwość. Naprawdę, uwierz mi, byłem przerażony tym, że nagle... Tak, ale ty jako osoba mógłbyś tam się... Tak, coś i tam my szukaliśmy jakiegoś takiego myku, żeby to zrobić. Ja się po prostu wystraszyłem tego, że nagle, naprawdę będę miał głosy ludzi w ręku, niezależnie czy niektórzy zrobią to dla żartu, dla beki, czy na serio, i ja nagle coś będę musiał z tym zrobić, wiesz? Ciekawe bardzo. No to jest, słuchaj, dylemat, co iść dalej, czy cały czas swoim... wygłup, albo nagle ha, nie wiadomo, wiesz. Znaczy, no. Pewnie istnieje w którymś momencie olbrzymia pokusa, żeby przebić to na coś na serio, nie? Tak mi się wydaje, że nagle mógłbyś zrzucić maskę i powiedzieć, a my jednak mamy jakiś tu postulat, na przykład Jowy będziemy wprowadzać. No właśnie, wiesz, no. I wtedy zmieniasz się w polityka, co? No i już ciebie wtedy nienawidzą, wiesz, tak, co chodzi, tak, no. Tak. Albo cały, znaczy, ale są te przykłady, wiesz, partii, nie wiem, no, na Zachodzie mamy różne takie półperformance, partia pięciu gwiazd została założona przez komika, a stała się, wiesz, taką
prawdziwą partią polityczną. No ale nagle musisz zacząć chodzić tam, spędzać z nimi czas, tych ludzi, z których się śmiejesz, wiesz co chodzi, nagle siedzieć z nimi w bufecie, już nawet nie to, ale głosować jeszcze, wiesz, no. A z drugiej strony tak pociągnięcie tego i kontynuowanie jako żartu to jest wybitna rzecz wtedy, no to przechodzisz do historii. No właśnie, no może jeszcze trzeba, to może już teraz ty, bracie, no. No sobie razem może. A może wiesz, koalicja. A może będzie tak z Hołownią, że stary on nagle powie, że to był joke. Że to był żart i oj to, a nie, bo wtedy jeszcze wróci, to mam talent, mnie wywalą, nie chcę takich. A ja to nagle Michał Kępa 2060. Ciśnienie skoczyło, że ten Tusk wraca i zaraz Hołownia wróci. Także Już polubiłeś ten mam talent jednak. No. Słuchaj, a powiedz mi właśnie, bo ty masz taki gen dostosowawczy. Tu stand-uper może, tu możesz może. Mam talent, proszę bardzo, znajduje się. I nawet w szkiełku się odnalazłeś, która mimo, że ma energię, taką... Czy jakie nie, on, ja jaką seniorską powiedzieć? Ale to jest jednak zasiadana forma. Tak. Ale ja mam sobie bardzo duży gen starego dziada, także akurat już użyjmy tego słowa, tego sformułowania, więc ja bardzo lubię. Poczekaj, ty się podobasz mojej żonie, nie mów takich rzeczy. Podobasz się mojej żonie, ona jakoś twierdzi, że ty jesteś jakiś, trochę jakąś, coś jest w tobie, czego ja już nie mam. No ten komplement, moja żona, moja mama, moja teściowa. I tak. Ale często ci tak mówią? Tak, jakby. Znaczy, jakby ktoś nie chciał powiedzieć, że ja pana kiedyś, kocham, tylko że moja żona... Ty... Rzadko kiedy moja córka słyszę na przykład. Reguły są to właśnie od żony w górę. Słuchaj, bo u mnie teraz głównie są, czekaj, właśnie, że... No właśnie już są babcie, wiesz, że mamy były, teraz będą zaraz, wiesz, babcie, strach co tam dalej, wiesz, no jakby... Ale wracając do genu, jakby powiedzieć, genu No właśnie. Tak, ja mam taki, zdecydowanie tak. To jest jedna z moich podstawowych takich funkcji, taki mój trik, nie trik, taki... Taki zelik trochę. Gen na przeżycie, tak. Ja myślę, że jak będzie wojna, to ja zyskam, w sensie, że ja będę będę bohaterem jednych i u drugich wtedy. Przyjmował ordery od tego, kto wygra po prostu. Ale mam, rzeczywiście, zdecydowanie mam taką funkcję, bo ja byłem zawodowo... Jako ten komik w przeróżnych sytuacjach, nawet radiowych, nie wiem, kiedyś. No też, no wiem, no właśnie. Więc... No. Jak wiesz, spojrzałem na tą twoją taką, wiesz, po prostu notkę o tobie, to właściwie na dobrą sprawę, czego ty nie robiłeś, no. Ale kurczę, to jest też z drugiej strony, nie wiem, czy to jest komplement, bo wtedy może tyle rzeczy robiłeś, a to nie wiem, powinieneś już, kurczę, tutaj mieć własne radio obok, jakiś budynek obok. Ale kto wie, może wiesz, tak naprawdę się okaże, że jesteś właścicielem wszystkich. Tak, ja jako dziecko... To jedną z takich moich ulubionych zabaw było to, że komentowałem sobie mecze piłkarskie ludzikami G.I. Joe. To znaczy G.I. Joe nie służyli mi do strzelania do siebie, ludziki takie małe, tylko grały w piłkę i uprawiały różne sporty, a ja komentowałem to w głowie jako komentator, ale jednocześnie mówiłem, że cześć, witam was, sam do siebie to mówiłem, to dziwne, cześć, witam was, Michał Kępa, tutaj MKTV Sport. Ja byłem właścicielem telewizji sportowej. Proszę bardzo. W mojej wyobraźni. W związku z czym takie imperium medialne, to ciągle mi się marzy, to wie. Wiesz, u nas niedawno była zmiana szefa, kto wie, czy wiesz, nagle nie przyjdę teraz potem do daty tam, wiesz. No wiesz, to są częste historie, kiedy ludzie jakby zza mikrofonu czy sprzed kamery nagle idą za biurko i potem rządzą innymi. A powiedz mi, że właśnie a propos tego szkiełka, jak się dopasowałeś, wiesz, bo to jednak jest konwencja właśnie nagle, wiesz, no znają się, mówią do siebie na ty, a nagle proszę pana, proszę pani. Wiesz co, przed kamerą to jest, było mi łatwiej dopasować się, natomiast... Bo to jest rzeczywiście pewne, no odgrywasz trochę jakąś rolę, no jest, wchodzisz w konwencję i myślę, że ja to chyba potrafię, ale takie dopasowanie się, wiesz, w takim, poza tą kamerą, gdzie prywatnie, na przykład pamiętam jak jeszcze w samym szkle spotykasz tylko jedną osobę, z którą nagrywasz program, tam nie wiem, Wojciech Zimiński na początku, ale pamiętam, że jak potem były takie jakieś spotkania, w którym pojawiali się wszyscy ludzie, którzy pracują w szkle i tam wiesz, Jerzy Iwaszkiewicz przychodzi, Marek Przybylik, ludzie ode mnie, sporo starsi, oni sobie tam na ty wszyscy mówią, a ja dalej zostałem w tej konwencji takiej, proszę pana, i ja tu nie mogłem wrócić na taką, żeby móc z nimi się tak luźno poczuć, wiesz, i traktować ich jako kolegów z pracy, co, a są często w wieku na przykład moich dziadków i było to dla mnie bardzo krępujące. I tu się nie mogłem długo odnaleźć i dopasować, a w takich sytuacjach kamerowych to nie, to jakoś mi tam szybko poszło. Słuchaj, ale nie masz czegoś takiego, jak na przykład prowadzisz tam, bo ja czasami siedząc w domu i oglądając, to mam czasami lęk,
lęk przed telefonem do studia i za każdym razem jak ktoś dzwoni, to boję się tego, co to będzie za telefon. Mam lęk, mam, zdecydowanie. Znaczy, to jest najbardziej taki stresujący moment w szkle kontaktowym, bo albo może ci zadzwonić ktoś, kto na przykład zaraz powie, że trzeba zabić prezydenta albo Kaczyńskiego i musisz zareagować, bo jak nie zareagujesz odpowiednio, no to zaraz potem masz na głowie mnóstwo głupotów. Albo zadzwoni ci ktoś i mówi, że nie wiem, że ciebie trzeba zabić, w sensie takim, że on jest przeciwnikiem, a zdarzają się tacy w szkle kontaktowym, którzy dzwonią do szkła. No i wtedy, ale ja akurat to lubię dosyć, bo to jest jeszcze takie, że ja mogę odbić piłeczkę i zazwyczaj to robię raczej w grzeczny sposób, co w ogóle wybija broń z rąk tym ludziom, bo oni są przyzwyczajeni do tego, że ja będę się z nimi kłócił, wyłączał im, nie wiem, mikrofon, czy telefon, a ja mówię, a dziękujemy, pozdrawiamy i oni wtedy zupełnie durnieją, nie wiedzą, co zrobić dalej, bo miłość, wiesz, jest takim rozbrojeniem tych granatów, którymi oni rzucają czasami. Ja widziałem taką scenę, jak Leszek Balcerowicz przechodził się po Krakowie, jakaś tam była sytuacja, gdzie on był chyba właśnie wtedy liderem, no, przecież miał kandydować, szedł i właśnie jakiś dwóch dziadków stało, że nie cierpią jego reformy, tragedia, nienawidzą i tak dalej, on przechodzi, a oni mówią, właśnie panie Leszku, poprosimy autograf. Nagle, wiesz, w tej samej sekundzie, to nawet było chyba nagrane. To mi się dość często, muszę powiedzieć, zdarza. Znaczy może nie, że często, że ktoś podchodzi i mówi, że nienawidzą moich reform i tam... Twoja! Tak. Ale miałem... Reform wam talent, tak, wiesz. Ale muszę powiedzieć, że taką najskuteczniejszą reakcją na jakikolwiek hejt jest w ogóle zwrócenie na kogoś uwagi, powiedzenie, no cześć, fajnie, trudno, sorry, że tak myślisz. I zaraz potem jest w wiadomości na przykład na Instagramie, a wiesz, to sorry, coś tam miałem zły dzień i to jest 90%. Ale wchodzisz w takie, miałeś takie... Miałem takie na przykład konfrontacje, że naprawdę przychodzi ktoś do ciebie, żeby ci powiedzieć, że ciebie nie lubi albo że nie lubi twojego humoru, tak, albo jakiegoś na żywo? Mało, może raz w życiu, może dwa, pewnie to, myślę, że coś takiego mogło się kiedyś tam przydarzyć, ale to było dość rzadko i tak najczęściej to były takie, a w ogóle to jesteś spoko, może napijmy się na przykład. A okej, dobra. W knajpie, nie wiem, w jakiejś imprezie i ktoś mi chciał powiedzieć, że mnie nie lubi, a potem się okazało, że on w sumie chciał wiesz, ze mną pogadać. Wiesz, żebyś mu postawił w gruncie rzeczy. Albo może wiesz, tak, to... może tak, ale to... 99% wiesz, ludzi, którzy gdzieś tam możemy ich tak zbiorczo nazwać hejterami, to są ludzie łaknący uwagi i dasz im tą uwagę, to oni nagle wypełnią jakoś tak ta zbroja. Czyli wierzysz w to, że to może być jednak taki rodzaj psychoterapii trochę, że w gruncie czy lepiej, żeby oni hejtowali niż na przykład... Nie, ale wolałbym, żeby nie hejtowali. Żeby nie, tak, oczywiście, tak. Ale w pewnym sensie, bo wiadomo, że tego gdzieś tam nie popieram, ale może jest to taki wentyl dla jakichś, wiesz, takich, którzy są kompletnie, że może sobie tam napisać, wiesz, coś. No, to jest ciekawe, w sensie, czy im to pomaga w takim sensie, że jak on napisze, to on, nie wiem, jeszcze no, nie zrobi czegoś gorszego, bo on sobie napisze i może się wyżyć, ale też druga sprawa, co mnie zawsze ciekawi i to pewnie są jakieś badania mądre na ten temat, czy internet jest w ogóle przyczyną, czy skutkiem, to znaczy, że on pokazuje ludzi takimi, jakimi tak naprawdę są, czy ponieważ oni mogą sobie napisać w internecie, to piszą, jakby co jest tutaj pierwsze. Co ja mam taki pomysł, żeby hejt był płatny, na przykład, że na przykład pisząc hejtujący komentarz, na przykład tam wpłacasz jednocześnie z automatu 5 zł na WOŚP na przykład. No to nie głupi pomysł, tak. No i dobra, i wtedy mogę sobie to przeczytać, proszę bardzo, nawet podkręcić, a właśnie ty jesteś taki, a oni jeszcze, wiesz, i za każdym razem musi zapłacić. Słuchaj, a powiedz mi właśnie, czy jak no tyle ról, prawda, no, że ról, czy właściwie no jakby twoich jakby oblicz, bo masz to szkiełko i nagle stand-uper. Czy bywa, że to się kłóci na przykład, że widz szkiełkowy widzi ciebie w anturażu stand-upowym albo... To jest mój największy problem, muszę powiedzieć, że no. Tak. I zdarzyło mi się, jak jakiś widz szkiełkowy po raz pierwszy zobaczył, nie wiem, chyba roast był jakiś w telewizji wtedy jeszcze. Przez chwilę był ten taki dziwny moment. Też mi uczestniczyłeś, ale to jeszcze kiełkowało, a potem był taki dziwny... Ja nawet sprawdzałem, czy ty mnie roastowałeś, ale nie. Koleżanka mi powiedziała, że jego na świecie jest. Nie było, wiesz. Sprawdzać, tak. Byłem na świecie, ale wtedy w ogóle byłem przeciwnikiem roastów. Ja pamiętam, że koledzy się mnie pytali, czy ja też chciałbym kiedyś w ogóle uczestniczyć w roastach, a ja powiedziałem, że nie, to jest taki nieładny. Wiesz co, ja w trakcie się zorientowałem, że jestem przeciwnikiem. Jest? Wiesz, ale właśnie opowiedz o tym jakby konflikcie właśnie, tak, że... i ktoś tam napił. Pamiętam, że były takie głosy oburzenia ze strony tych właśnie szkiełkowiczów najczęściej, że ja przeklinam, że w ogóle... I to jest duży problem i widzę go też czasami, widziałem go na występach. To znaczy, że miałem występy gdzieś tam w Polsce i to ewidentnie widać, kiedy są, ja to nazywam panie ze szkiełka, takie, które przychodzą na występy. Z torebkami? Zajmują, nie wiem, zazwyczaj to są pierwsze 2-3 rzędy. Są no, widoczne przez wiek, który gdzieś tam trochę wyróżnia z reszty publiczności.
No i cholernie mnie stresują te ich reakcje wtedy. Ja się aż czasami boję popatrzeć, kiedy wiem, że robię coś, co jest zupełnie takie nieszkiełkowe tam. Bo przeklinam, bo powiadam jakieś zbereźne. Znaczy zbereźne to nie, ale takie powiedzmy mało parlamentarne historie i widzę ich reakcje i one tak z grzeczności, patrząc na mnie, trochę się uśmiechają, ale widzę, że nie czują się. Wyszła jakaś babcia? Pani? Nie, jedna pani mi tam powiedziała, że się z kościoła śmieje, że to jest nieładne, ale grzecznie to zrobiła, a ja w sumie też grzecznie się śmiałem z tego kościoła wtedy. No właśnie. Nie z kościoła, tylko z jednego biskupa i znałem go, więc miałem prawo. Nie, takich ostentacyjnych chyba historii nie było. A sobie powiedz mi, a właśnie dlaczego roast nie daje rady w pewnym sensie w telewizji? Znaczy, wiesz co, myślę, że dlatego, bo w Stanach roast jest jednak jakimś takim świętem, to znaczy to jest tak, że on tam jest często, znaczy często, raz w roku. To nie jest często. W Polsce próbowano go robić dwa razy do roku, co jest dwa razy częściej niż w Stanach, gdzie cała kultura stand-upu, w ogóle takiego humoru hardkorowego, często polegając na tym, że się ma dystans do siebie i się obraża nawzajem. No, ta kultura się tam rozwija od 40 lat, nie wiem, 50 i jest powszechna tak naprawdę, znana w telewizji. W Polsce stand-up nie zdążył się w telewizji tak naprawdę dobrze pojawić, a już pojawiły się roasty, więc trochę kolejność została odwrócona. Okay. Moim zdaniem dlatego, a poza tym, no wiesz, producenci telewizyjni, przy całym szacunku dla ich pracy i w ogóle musimy do nich tak mówić. Teraz jest, teraz właśnie, tak. Bo oni dają hajs, więc trzeba z nimi dobrze żyć. No, przy występach takich na żywo, nie do końca czasami rozumiem, że najważniejsza to jest reakcja pomiędzy występującym a publicznością. A kamery muszą być w ogóle dodatkiem, one muszą się jakoś tak poustawiać. No właśnie, że studio telewizyjne musi być udawać teatr albo jakiś klub, bo inaczej wszystko będzie sztuczne. No i to jest bardzo trudne do zrobienia, ja zresztą to rozumiem, no bo to takie my stand-uperzy psieczymy na tych ludzi, którzy robią tą telewizję, ale pewnie na ich miejscu robilibyśmy to samo, myślę. No bo to trudne, bo to bardziej chyba to jest kwestia tego, że wchodzimy, jest klub i wyrażamy jakby zgodę, kupując bilet na jakąś konwencję, że teraz tak będzie, a prawdopodobnie, wiesz, jak to jest pokazywane w telewizji, zasiada widz, który w ogóle nie jest przygotowany na coś takiego, wiesz, i nagle... To inna sprawa, tak, no ale to wynika właśnie z tej takiej niegotowości, wiesz, takiej trochę kulturowej, czy popkulturowej w sumie, no, że u nas... Stand-up jeszcze nie był, wiesz, popularny tak naprawdę w momencie, w którym roasty zaczęły być pokazywane w telewizji, no i rzeczywiście ludzie, ale wiesz, oglądalność tam się zgadzała podobno. To... Słuchaj, to było śmieszne, bo ja jak spotkałem się z Krystyną Jandą i ja już byłem na tym swoim roście i ona, wiesz, tam spotkaliśmy się i ona mówi, wiesz, zaprosili mnie na roast, chcą mnie obrażać, jacyś ludzie, których ja nie znam, dlaczego ja mam dać się obrażać, wiesz, to było takie, nagle taka prosta, wiesz, historia i nagle pomyślałem, kurde, właściwie dlaczego? No, tak, no, poza tym... To ciekawe, co powiedzieć, ludzie, których ja nie znam. Czy ten fajne jest w roście to, że to się często obrażają ludzie, którzy się znają. No właśnie. I wtedy to jest trochę naturalniejsze, oni się swobodniej czują. A u nas tak trochę, wiesz, no, z łapanki to było, wiesz. Tu ktoś tam, tu ktoś. Mówi o tych telewizyjnych roastach. I chyba trochę, ale czy to wyszło tak bardzo źle? Wiesz, to ten roast wojewódzkiego był okej, okay, moim zdaniem. Tak. Roast, już te dwa dalsze, które się pojawiły w telewizji, były, no, słabsze były. Zresztą, ja pamiętam, że, nawet, że powiem ci, że to przeżyłem. Znaczy, ja byłem oczywiście gotowy, przygotowany na to, że będzie gdzieś tam mocno. Już nie pamiętam, czy Rejenta, parę takich grepsów było, że na serio, wiesz, a jeszcze tam współpracowałem, pamiętam, z fundacją, z dziećmi chorymi, wiesz, na choroby Rejent onkologiczne. Rejent w ogóle to wybił się na twoim roście, to był jego pierwszy. Taki... Tak, i on właśnie wyjechał z jakimś takim, że tam dzieci chore, wiesz, ale oczywiście, wiesz, ja jakby cały czas myślę, dobra, no jest to ta konwencja, ale przyznam szczerze, że miałem tam takich parę momentów, że myślę sobie, kurde, w ogóle, wiesz, no. I wtedy sobie pomyślałem, że cholera, że to jest kwestia tego, że jest tu niebezpieczeństwo, że skoro wszystko wolno, to znaczy... Rozumiesz, to znaczy hulaj dusza, jakby rozumiesz, że właśnie może te ograniczenia powodują, że człowiek, że humor trochę wtedy szlachetnieje, wiesz, co chodzi, bo wtedy zależy jak. Znaczy ja, prawda? Na przykład bardzo chciałem kiedyś zrobić, namawiałem kolegów, komików, stand-uperów i czasami dalej się do tego namawiamy, ale ciągle się to nie udaje, żeby zrobić taki anti-roast, taki trochę benefic, ale ja śmieszny, tak? No to właśnie. Znaczy, że wiesz, chwalimy, ale za przeproszeniem do pożygu, nie? Że taki, wręczamy kwiaty, tak jak na tych bo to ta forma ja beneficu, wiem. Które kiedyś przecież leciały, no, leciały, tak, tak, tak.
to jest doskonałe do sparodiowania i nie trzeba tego odwracać zupełnie i obrażać zamiast chwalić. To można robić... Zresztą trochę się pochwalę, że jakby czymś, co jest na YouTubie, jest dość dobrze przyjęte cały czas i z tego jestem, tak jak pytałeś, z ilu rzeczy jestem tak, zadowolony, no, no z tego jestem, to jest te 5%. Na przykład jak był roast Michała Wiśniewskiego, to ja go tam, a, no wiem, ja go tam chwaliłem i jestem z tego bardzo zadowolony, tak, bo tak, to zostało byłeś bardzo byłeś w opozycji w ogóle tak, trochę, tak, do, jakby go przytuliłeś. O, tak, tak, aczkolwiek powiedz. Nie mam zielonego pojęcia, jakby to wyglądało. Ja też bijałem jakieś tam szpilki w sumie tak, reszcie. Jemu tak naprawdę też, tylko w sposób, który udawał, że go chwalił. Natomiast nie wiem, jakby to wyglądało, gdyby cała reszta robiła tak, bo ja byłem trochę, wiesz, tym, w opozycji do całego tego wyżygu takiego hejtu, który się pojawia na roście. A jakby tak wszyscy byli dla siebie mili, to może by to było nudne, nie wiem, to jest to... Ale mimo to, słuchaj, jak oglądałem twój stand-up, gdzie nawiązałeś trochę do historii z Adamowiczem, z prezydentem Adamowiczem i... To jest w internecie? Jest, widziałem to. To ci powiem, że miałem taki zgrzysk, chociaż tam jakby sam mówisz, no oczywiście wiadomo, że to jest jakoś tak nabudowane, opowiadam potem, dobra, minęło 10 miesięcy, ale tutaj mam taki dreszcz, powiem ci szczerze, na plecach. Wiesz. Sam miałem dreszcz, kiedy to powiedziałem i wyczułem, że część publiczności jednak też tego mocno nie akceptuje i wtedy to jest największa kara dla komika, aha, który chciał tak przykozaczyć. Aczkolwiek... Bo ty mówisz, że wszystko wolno, tylko... No tak właśnie. Uważam, nie, ja tak uważam. To znaczy, że to jest kwestia twojej gry z widzami. To znaczy, jeżeli oni to zrozumieją i jakby ręczysz swoją, nie wiem, reputacją, tą też tą reakcją, która za chwilę przyjdzie po tych słowach, które powiesz i to jest twoje jakby, bierzesz to pod zastaw jakby trochę i to albo się uda, albo się nie uda. Jeżeli się wydarzy tak, że ja, że wszyscy zrozumieją, albo wszystkim się podobało, albo nawet się nie podobało, ale nikt się nie oburzy, to znaczy, że mogłeś to powiedzieć po prostu. Jeżeli jest tak, że ktoś się oburzy albo oburzy się jakaś znaczna część, to znaczy, że coś ci nie wyszło, no bierzesz za to odpowiedzialność i w tak... Może w ogóle to nie wyszło, że w ogóle nie powinno być tego tematu. Gdyby... To wtedy wszyscy no by buczeli, nie wiem, jakby to wtedy jednak byłaby to powszechna taka reakcja, wiesz, na nie. A to nie była, tam były takie zmieszane uczucia, to znaczy, że to było po prostu kontrowersyjne, to co powiedziałem, ale niekoniecznie powinno być, nie wiem, zakazane czy nie do powiedzenia. Tak. Wiesz, kiedyś w ogóle to, wydaje się, że mam czyste sumienie w tej kwestii, nie, tego, że gdybym ja był, nie wiem, z jakimś takiej, jawnie deklarował się na przykład jako przeciwnik Adamowicza na przykład. Wracając nawet do tej kwestii. Tak. To wtedy ten żart mógł być podszyty złą... Nie, wiadomo, co jest jakby przyczyną, bo ty opowiadasz bardziej o zjawisku niż ten. Natomiast jakby absolutnie nie wiadomo, że Panem, nie jesteś... że gdzieś tam zawsze trzeba intencji się doszukiwać. No i chyba da się je znaleźć. Słuchaj, a powiedz mi, bo twój warsztat, co to jest... Nie wiem, obserwacje, masz notatki, ja pamiętam, kurczę, dyktafon, który gdzieś tam coś nagrywałem w nocy, mi przychodziły pomysły pod poduszką, potem nie mogłem zrozumieć, bełko. Mam dokładnie to samo. Naprawdę? Też nagrywam na dyktafon. I też, bo generalnie najwięcej pomysłów, tak mi się wydaje, przychodzi przed spaniem, znaczy jak już prawie zasypiasz, to znaczy mam wtedy jakieś takie dziwne... A możesz zasnąć wtedy? No i właśnie tu jest ten problem, że ja już wiem, że ja zaraz zasnę i teraz mam takie, albo się zmuszę, żeby przebudzić się i to zapisać, albo to zapomnę. I w większości zapominam i nazywam to takimi żartami poległymi, które jakby przez chwilę być może były w mojej głowie, ale nie pamiętam, co to było i niestety nigdy ich nie zapisałem. Natomiast no, w nocy jest ciężko coś tak zapisać, bo to długo trwa, więc zawsze biorę telefon i próbuję nagrywać na dyktafon. Potem o tym nie pamiętam i potem znajduję na tym swoim telefonie jakieś takie dziwne nagranie, a druga, trzecia w nocy. Taki bełkot. Jakiś, wiesz, jakby po węgiersku, albo mówił językami. Takim dziwnym głosem wyszeptany, jak z Blair Witch Project, jakby zaraz ktoś mnie miał zamordować. I czasami mnie to śmieszy, a czasami nie, bo czasami w ogóle nie rozumiem, o czym ja tam mówiłem i to jest wtedy dziwne. I tak sobie zapisuję rzeczywiście rzeczy. Jak nie mogę do siebie mówić, to mam notatnik w telefonie i też zapisuję. Ale nie wiem, bo pytasz o warsztat w ogóle, jak to... Tak. Jak w ogóle pracujesz? Co jest takim twoim, bo, wiesz... Ja mało pracuję, leniwy jestem, to jest najgorsze. Najbardziej lubię rzeczy, które tak przychodzą same i w ogóle robią się od tak. I to się czyli często najfajniej zdarza. Jest, jak zadzwoni na Edward Miszczak i powie, przyjdź do Mam Talent. Tak, tam nie trzeba nic. A jeszcze wysłać po ciebie auto. Tak, a w ogóle to większość rzeczy i tak mówi Prokop, więc jakby mam tutaj... Nie, no poczekaj, jest postęp, widziałem, że tam, wiesz, powoli, wiesz, przepłaciłeś trochę, wiesz,
już operatorów, zaczynają cię pokazywać. Czyli to widać jednak. Nie, widać. No. Nie, no faktem, jak zobaczyłem pierwszy odcinek, myślałem, kurde, ja tam jestem rzeczywiście jakimś takim dodatkiem, ale potem, no, to oczywiście trochę zależy od montażu, trochę od mojego flow i tego, że rzeczywiście mówiłem mniej od Prokopa na tych wszystkich tam castingach. Słuchaj, ale to jest normalne, ale... znaczy jeszcze nie będę ci tam wiedzieć jakby z doświadczenia, ale trochę jest tak, że jak ja robiłem Szymon Męski Show, sobie pierwsze odcinki była w ogóle tragedia. W ogóle jakby mnie tak naprawdę od 5-6 zaczęło coś się budować, wiesz, naprawdę, uwierz mi, ja na razie tylko przepuszczałem, zapowiadałem. Ale mam to w głowie też. No. Nie, no, wiesz, że to nie jest tak, no jest to dla ciebie konwencja, nagle, kurde, tak. Wiesz, kamery, pełno ludzi, wiesz, no, tutaj jakby trochę inna rola, no musisz trochę to jakby wykuć, wiesz, no. Tak, ale to dlatego traktuję to jako, powiem, nie lubię słuchać challenge, więc powiem wyzwanie. Słuchaj, dobra, a powiedz mi sobie coś o twoim życiu osobistym. Nie, dobra, w ogóle nie, wiadomo, że nie, znaczy twoje życie osobiste jest takie, że się podobasz mojej żonie i ale ona mi trochę tobą, jak to się mówi, jak moja córka powiedziała, ty rabanie, wiesz o co chodzi. O. Tak, tak, bo ona... Jak... Chcecie tak... Coś tam, no, wiesz. Takie słowo, zdenerwować. Ja nie mówię, że wiesz, ty kiedyś taki byłeś, że tam coś jest takiego, wiesz, ale... Ja mówię tak, kiedy mieszkałem sam, jeździłem na rowerze, wiesz. I... Miałem taką kurtkę fajną. Właśnie tak, chodziłem i właśnie tak. Póki właśnie nie kazałaś mi tego, wiesz, i tak dalej. Słuchaj, biegałeś kiedyś? Tak, biegałeś jakoś. Czy biegasz cały czas? Biegałem jeszcze teraz na rowerze, tak. Zmieniłem sporty. Na zdrowszy chyba, bo od tego biegania to nogi bolą, kurwa. Bolą jak cholera, no tak. Potem zacząłem znowu nawet biegać, ale już też ćwiczyć, a to jednak trzeba przy bieganiu robić różne rzeczy takie niebiegające, żeby potem nogi nie bolały. I ten, ale nie rower za dużo czasu mi zabiera, za bardzo go lubię, żeby marnować czas na bieganie. Ale jesteś jakim rowerze? Jestem takich wojujących, wojującym z samochodami, znaczy z kierowcami, czy jesteś rowerzystą takim, wiesz, miłym, czy wiesz, bo są przeróżni rowerzyści i tam jak porozmawiam z kierowcami, to się okazuje, że też mają rowerzyści za uszami. To jest ciekawa sprawa, no. Tak, masz rację, dlatego że ja w ogóle nie mam samochodu. Rzadko kiedy jeszcze mam prawo jazdy, czasami mi ktoś da pokierować swoim samochodem jak trzeba, ale nie robię tego z chęcią, bo auto mnie stresuje w takim sensie, że jest jakaś odpowiedzialność nagle, ktoś we mnie wjedzie, potem trzeba wyjść na ulicę, z jakimś chłopem się przekrzykiwać. No, ciągle się tego boję, że taka sytuacja mi się przydarzy, albo że nie będę potrafił zaparkować, ludzie wyjdą przez sklepy, o ten osioł źle zaparkował. No, wstydzę się jakoś, boję się, stresuje mnie to. Natomiast jest coś takiego, że ludzie jak wsiadają za kółko, zwłaszcza do samochodu jako kierowcy, to się stają od razu, takiego agresora łapią, że od razu widzisz normalnego gościa i on nagle zna kierować autem, gdzie, jak jedziesz, co robisz, każdy w ogóle jest jak na wojnie. I wydawało mi się, że na rowerze tak nie jest. Tymczasem jest dokładnie tak samo, tylko że masz agresję na przykład nieprzeniesioną, tak jak kierowcy samochodów na rowerzystów i pieszych, tylko na pieszych na przykład, albo na takich słabszych rowerzystów, czyli na przykład ty jedziesz tak jak ja rowerem szosowym. Czyli zawsze musi być ubrany ktoś ten do kopania. Tak, ubrany w like, czy taki profesjonalny, ty jesteś taką grubszą rybą. No i jedzie jakaś pani na Veturilo na przykład i ona jest taką płotką trochę, którą ty w ogóle, a jak jedziesz? Bo ty masz swój, a ona ma wynajęty. Na przykład, tak, ale nie szanujesz tych ludzi, krzyczysz po nich, że oni źle jeżdżą. Jakiś agresor się włącza we mnie też trochę, jak jadę tak rowerem swoim, bo oni za wolno jeżdżą. A w ogóle masz w sobie agresora, czy nie? No jak każdy chyba trochę. Myślę, że nie ma ludzi bez, wiesz, ale nie, tak, nie jest to wielki procent mojej, że tak, ale ja jestem... Wbrew pozorom trochę cholerykiem, ja denerwuję się często. Co cię najbardziej wkurza? Nie, no dużo rzeczy mnie. Powiedziałeś wkurza, czy... Wkurza. A, myślałem, że jednak możemy przeklinać i... A, dobra, wkurza. Tak. Nie, bo ja mam, widzisz, niby tyle lat w radiu, a z dykcją jednak mam problem. Tak, nie, ja mam te słucham, także... Zatem często słyszę to, co chcę słyszeć, no, i to no. Jeszcze gorzej. Nie, no nie potrafię w jakiejś jednej takiej sytuacji. Słuchaj, ale powiedziałeś kiedyś w bardzo zresztą fajnym sketchu, znaczy to nie jest sketch, bo to jest stand-up, więc to nie jest sketch, bo sketch to kabaret, o tym, że Polska jest dobra w wojnach i że właściwie powinniśmy zorganizować trzecią, bo ze wszystkimi zadarliśmy i to było rok temu. Myślisz sobie, że już jesteśmy dalej na tej ścieżce? No, jedno mocarstwo mniej jest naszym sojusznikiem. No tak, rok przez temu, ten rok. Tak, rok temu był inny prezydent za oceanem, a teraz już mamy wroga tam. Więc chyba jesteśmy rzeczywiście bliżej na tej ścieżce, ale nie wiem, czy jesteśmy tak ważni, żeby wszyscy znowu chcieli z nami wojować. To jest takie trochę, że chyba się uważamy za pępek świata i każdy już minęły te czy czasy, że każdy chciałby u nas tę wojnę, wiesz, przeprowadzać właśnie. Już minęło to. Myślę, że są, że tak powiem, łakomsze albo bardziej łakome, nie wiem. A co ty myślisz, czy my
my wyjdziemy z Unii, czy nie wyjdziemy? No, jednak wchodzimy w powagę. Dobrze. No uważam, że na razie nie, ale jak z sondaży będzie wynikało, że to się opłaca, to kto wie. To nie widzę tego jako taki zupełnie niemożliwy scenariusz, ale też nie chciał, jakby wiesz, takie granie tym, że PiS straszy tutaj wyjściem z Unii, to trochę go... Trochę sam, to jest takie samospełniająca się przepowiednie, obawiam się. Więc ja bym tak nie używał tego argumentu ciągle, bo oni stwierdzą wtedy, a to my rzeczywiście wyjdziemy, no i co zrobicie? No i... No wiesz, Cameron tak niby właśnie miał sprawdzić generalnie nastrój, czy chcemy, i nagle się okazało, że czyli lepiej nie pytać. Wiesz, czy na przykład żona kocha, prawda? Tak. Bo Anusz może się dowiedzieć, że... Teraz się pojawi właśnie ta kwestia tego referendum na przykład. No tak. Mamy teraz polityka, który jest języczkiem uwagi, on bardzo jest zwolennikiem polityki referendalnej. On nagle stwierdzi, to ja będę za wami głosował, ale wy musicie zrobić referendum o pozostaniu w Unii. Co? I zrobią. Słuchaj, a powiedz mi, jakby na przykład, wiesz co, tutaj jest Żurawia i tutaj był oddział mojego dziadka, bronili barykady w Alei Jerozolimskich, i ja zawsze, za każdym razem, jak tutaj idę do radia, zastanawiam się, jakby na przykład wybuchła wojna, co bym robił? Na przykład wybucha powstanie, Michał Kępa. Nie, co robi Michał Kępa? Uważam, idziesz do chłopaków, czy idziesz do lasu, jedziesz do Rumunii? Nie podejmuję się odpowiedzi, ponieważ to jest tak nieprawdopodobna rzecz, wojna. Znaczy, my mieliśmy rok temu miesiąc lockdownu, tak? Że ludzie po prostu siedzieli w domach. Było to odbierane jako właśnie, jako trzecia wojna światowa. Jako ale wiesz, że dla dzieciaku, znaczy dla moich dzieci, to będzie takie doświadczenie. No tak, ale jak dla mnie stan wojenny. Ale porównaj to sobie takie doświadczenie, które wtedy wszyscy bardzo mocno przeżyli, do doświadczenia wojny. Takiego, że tu latają kule, tu ktoś umiera, tu leży trup na ulicy w ogóle, tu ci jakiś, wiesz, no... Słuchaj, tu była kuchnia polowa, koło wejścia do Zetki, dziadek miał kuchnię polową, jedli jakąś tam zupę nic. Wiem, gdzie leżał Niemiec nieżywy przez dwa tygodnie, bo nie mogli go stronę. Ale to są doświadczenia tak obce nam, że nagle te deklaracje, które my sobie teraz w takim świecie, w jakim teraz żyjemy, wiesz, wyrzucamy z siebie. Że lepiej nas nie testować. Że ja bym walczył, a ja bym uciekał do Rumunii, abym nie walczył, są nic nie warte. Jakby wiesz, to dlatego, że to jest nie do wyobrażenia dla nas sytuacja. Dlatego ciągle też powtarzam, że takie jest to pokolenie, które odchodzi teraz, to, które przeżyło wojnę, którego prawie już nie ma tak naprawdę, że tak świadomie ją przeżyło, no ma nieporównywalnie inne w ogóle jakby patrzenie na świat niż nasze, no bo przeżycie czegoś takiego zostajecie absolutnie do końca życia, tak mi się wydaje. I to z dwóch stron, obojętnie czy byłeś ofiarą, czy katem tak naprawdę. No ile jest ludzi, którzy żyją przeżyli wojnę, a potem przez całe dziesięciolecia musieli żyć i tworzyć to społeczeństwo, w którym jesteśmy. Na przykład z jakimś poczuciem, że kogoś kiedyś, nie wiem, wydano na przykład, tak, zdradzono, że ktoś kiedyś kogoś za przeproszeniem... Ja się dowiadywałem na przykład, nie wiem, że jakiś mój tam prawujek prawdopodobnie być może kogoś zabił, tak, na przykład w czasie wojny, bo on uczestniczył w rzezi, znaczy nie, Boże, żył w czasach rzezi wołyńskiej i kto wie, czy na przykład no tam były ta samoobrona polska, czyli jakby były jakby rewanże, tak? I wiesz, rodzina milczała na ten temat, nie? Dalej jakby sami jest głupio teraz o tym mówić, ale docierały do mnie jakiś czas temu, znaczy, Boże, tak teraz jakby to były jakieś ważne sprawy państwowe, natomiast jakby dochodzi do mnie, że prawdopodobnie jacyś tam ludzie, których ja znałem, uczestniczyli w sytuacjach takich na pograniczu życiu i śmierci, tak? No tak. I oni decydowali o tym, kto będzie żył, kto będzie nie żył, albo ktoś z ich bardzo bliskiej rodziny tracił życie, a my takich doświadczeń nie mamy, a to są absolutnie traumatyczne. Dlatego, wiesz, ja często na przykład jestem taki sceptyczny do takiego, wiesz, na przykład oceniania, wiesz, na przykład, czy powstanie powinno wybuchnąć, czy nie, czy powinno wywołać, co to, wiesz, nie byliśmy tam wtedy, nie chodziliśmy po ulicy, nie musieliśmy schodzić na drugą stronę, jak idą Niemcy, wiesz, bać się każdego dnia, wiesz, fajnie Linda o tym powiedział właśnie, że dlaczego my to w ogóle mamy oceniać. Tak. Aczkolwiek... nie wydaje mi się, że tak bardzo oceniamy, dlatego że to jest chyba dobre. Ale jest dyskusja często. Ale ta dyskusja jest na całe szczęście. To jest jakiś cud w ogóle w kraju, w którym wszystko musi być dyskusją taką upolitycznioną, pełną emocji. Masz wrażenie, że... A propos powstania, to jest dyskusja, ale to jest dyskusja historyków jednak częściej i ona, ta dyskusja nie wchodzi w takie, że jednak jest pewien konsensus w Polsce, że wiesz, że powstańców szanujemy, że tam nie ma jakiegoś podziału politycznego, który już dotyczy tych żołnierzy wyklętych, tak? Że oni się upolitycznią.
zacznili ich się uważać za bohaterów jednej strony, drudzy uważają, że to w ogóle nie byli bohaterowie. Tak. To jest polityczna sprawa niestety. To polityka wyciąga. Natomiast powstanie, o dziwo, wiesz, no, Muzeum Powstania prowadzi człowiek, który był związany z władzą, jakby z Lechem Kaczyńskim. Nie traktuje się tego politycznie. Jakoś udało się nas do kręcenia. Karolina Korwin-Piotrowska opowiadała o swoim ojcu. Wiesz, była A jednocześnie ta strona, która dzisiaj rządzi, też nie nazywa go zdrajcą, bo na przykład właśnie zaprasza udało się powstanie jakimś cudem w ogóle wyrzucić, moim zdaniem, z tej wojny politycznej. Oby tak jak najdłużej było. Słuchaj, powiedz mi, kogo widzisz w lustrze? Siebie najczęściej. Rano widzę w ogóle mało, dlatego że ja noszę soczewki kontaktowe, mam minus 4,5 dioptrii, jak ich nie założę albo nie założę okularów, to w ogóle mało co widzę w lustrze. Poza tym mam lustro bardzo często brudne, bo chlapie i tam teraz w ogóle woda mi, muszę tego kreta tam w końcu jakoś użyć, żeby to się bardziej rozchlapuje. Mam brudne, rozmytą twarz widzę, niech to będzie taka metaforyczna odpowiedź. Słuchaj, zadam ci teraz parę takich pytań freestyle'owych, teraz uważaj, bo ja teraz otwieram SMS-a, które, czekaj, bo one są takie, to jest w ogóle, uwaga, film, który widziałeś najwięcej razy. No muszę powiedzieć, że to jest Kosmiczny Mecz, ale dlatego, że moja siostra jako dziecko oglądała bajki takie, ktoś tam wypożyczaliśmy, kupowaliśmy chyba, mieliśmy kupiony ten Kosmiczny Mecz po prostu na kasecie i ona chyba codziennie przez pół roku jako tam trzylatka oglądała Kosmiczny Mecz. Ja miałem wtedy 10 lat i oglądałem po szkole, wracałem jakby razem z nią i znałem na pamięć. Więc czyli to jest ten z Magiciem Johnsonem? Z Michaelem Jordanem. Dobra, z Michaelem Jordanem. Był moment, w którym znałem na pamięć Kosmiczny Mecz. O kurczę. Uwaga, twój talent, o którym nikt nie wie. Ciekawe. O którym nikt nie wie. Obawiam się, że każdym swoim takim nawet trochę talentem jednak się dzieliłem z kimś, więc takiego całkowicie tajnego to... Kurczę, ale to jest bardzo ciekawe pytanie, ja muszę sobie sam zadać jeszcze raz i przy... Nie, za długo bym odpowiadał. To przecież wiesz, za miesiąc już... Tak, ja ci wtedy powiem. Tak. Jak ty będziesz mówił Prokopowi, co ma robić i wrócę tu za miesiąc, powiem, że tym talentem jest długość odpowiedzi na pytanie w radiu. Miesiąc odpowiadałem. Słuchaj, co nie jest, a powinno być na pilota? Kurczę, to jest... Nie jest, a powinno być na pilota. Budzik w telefonie, bo wtedy miałbym tak, ale nie, no też musiałbym mieć gdzieś pilot. Chodzi mi o to, że ja muszę podejść i wyłączyć rano budzik, żeby dalej spać, bo uwielbiam spać. To jest mój ukryty talent, o którym nikt nie... trochę parę osób o tym wie, ale ukrytym talentem, o którym nikt nie wie, jest to, że jestem w stanie całe godziny drzemać drzemiącym, jakby włączającą się drzemką w telefonie. Znaczy mój telefon... Jak najdłużej jesteś w stanie odwracać? Z 4 godziny. Okej. Okay. To ile razy? Czekaj, bo na co 9 minut w telefonie, tak? Tak, ale ja mam 3 na raz najczęściej włączone. Serio. W sensie, na przykład, powiedzmy, że ustawiam 8.45, 8.46, 8.47, żeby nie wstać. I one 3 się kumulują i tak co 9 potem się to już miesza, bo to jest tak co 9, co 8. Dzwonią non-stop i jestem w stanie serio do 12 tak spać. Uwaga, na co moda powinna wrócić? O, i to już jest ciekawsze pytanie. Na agresywną muzykę rockową. Tak. O, i to sobie i od razu w Z. Brzmi jak dziaderstwo trochę, ale... trudno, tak. Podoba mi się to. Uwaga, co byś wolał, czy byś wolał mieć kilo pierza, czy kilo żelaza? Nie, kilo pierza. Jest fajniejsze, no wyobraź sobie, jak musi być dużo tego przede wszystkim. Słuchaj, jaka jest twoja ulubiona zupa? Barszcz czerwony. O, proszę. Tutaj krótka odpowiedź. Tak. A ty jesteś wegetarianinem, czy nie? Nie. Nie, nie jesteś. Nie. Nawet chyba nigdy nie miałem takich ambicji, szczerze mówiąc. W ogóle? Ale wiesz, że masz taki look... Wegetarianina. Jakoś tak. Tak mi się od razu... jak cię zacząłem się... Kurde, on mięsa nie. Nie. Chociaż coraz większą presję czuję, że mówienie o tym, że w ogóle ja się mięso jest takim już, wiesz, w pewnych kręgach już takie trochę na granicy tego... Że jeszcze za rok i będziesz kibolem, wiesz, tym mięsem. Zdarza się, wiesz, że na randce z dziewczyną to jest takie jedno z pierwszych pytań rozpoznawczych, czy się je mięso, żeby potem powiedzieć fopa w trzeciej godzinie. Nie, wiesz. Posłuchaj, o co Szymon nie spytał? O stolicę Malezji? Kurde, bo musieliśmy... Nie, to łatwe. To aż się dziwię. Kuala Lumpur, nie, to za łatwe.
A jestem dobry w stolicach, ale to akurat jest mój talent, który jest, nie jest tajemnicą, bo chwalę się tym często. Że jesteś dobry w stolicach? Kiedyś znałem wszystkie i wszystkich prawie prezydentów i premierów, ale potem się premierzy i prezydenci pozmieniali, więc nie chciało mi się znowu uczyć. Stolice się nie zmieniają tak często, na szczęście. Ale już nie znam wszystkich. Nie słuchaj, ale to byś był dobry w taką grę inteligencję, pamiętasz? To było... Ja w inteligencję akurat kiedyś. ale to byłby dużo... To jest gra memory, bardziej jakaś taka pamięć. Coś takiego. Słuchaj, uwaga, mam do ciebie jedną prośbę. Wyobraźmy sobie, że dziś jest poniedziałek i zmotywuj ludzi, żeby przeżyli cały tydzień. No skoro już dotrwaliście do poniedziałku, to co wam szkodzi poczekać do niedzieli? No, to już tak siłą rozpędu powinno pójść. Jak już się powiedziało poniedziałek, to trzeba powiedzieć niedziela. Jak już się wstało, to trzeba poczekać. No, bez sensu jest w ogóle umierać na początku tygodnia. Albo rozumiem, żeby przeczekali, żeby przeżyli? To poczekajcie. No. Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z.